Witam wszystkich bardzo serdecznie w poniedziałek 12 lutego. Słowo, które Pan Bóg do nas kieruje, czytam z Księgi Proroka Jeremiasza, gdzie Jeremiasz w 29 rozdziale 7 wierszu pisze słowa: starajcie się o pomyślność miasta i módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Ewangelista Mateusz w 21 rozdziale w 10 wierszu takie słowa kieruje do nas dzisiaj. Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Moi drodzy, to słowo, które dzisiaj czytamy, słowo ze Starego Testamentu, jest szczególnym słowem pocieszenia, które Pan Bóg za pośrednictwem Jeremiasza kieruje do swojego ludu, do swoich wybranych, którzy znajdują się i przebywają w czasie niewoli babilońskiej. Ta niewola w pewnym stopniu to kara za nieposłuszeństwo. Ta niewola to konsekwencja tego, że naród izraelski nie słuchał Boga. Poprzez proroków Pan Bóg napominał, wzywał do upamiętania. Oni jednak chcieli iść swoją drogą. I kolejnym prorokiem, którego Pan Bóg posyła, to Jeremiasz. Niestety i ten prorok nie został wysłuchany. Ale słowo jego pocieszenia ma szczególne znaczenie. To słowo wzywa do tego, aby modlić się do Pana, modlić się o pomyślność do miasta, w którym mieszkają, modlić się o tych, wśród których przebywają. W czasie niewoli, w czasie trudnego czasu, Pan Bóg posyła proroka, która wzywa do tego, aby się modlić o pomyślność tego miejsca, w którym muszą przebywać. Niewola jest konsekwencją nieposłuszeństwa. Pan Bóg nie pozostaje obojętny na to, co się dzieje wśród Jego ludu, dlatego też posyła proroka Jeremiasza, który wzywa do upamiętania, do zmiany drogi, ale przede wszystkim wzywa do modlitwy. Słowo z Nowego Testamentu jest słowem, które wprowadza nas już teraz w ten powoli, bo już w środę rozpoczynający się czas pasyjny. Jezus wjeżdża do Jerozolimy. W momencie, gdy wjeżdża, wielu jest zaskoczonych, zdziwionych, wielu pyta, któż to jest. Jezus wjeżdża do Jerozolimy jako ten, który zostaje posłany przez Boga, po to, aby wypełnić konkretny plan, po to, aby uwolnić z niewoli. Naród izraelski przebywał w niewoli babilońskiej, bo nie posłuchał Pana. Jezus Chrystus wjeżdża do Jerozolimy jako ten, który również uwalnia od grzechu, od nieposłuszeństwa, zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane również słowem proroków posłanych przez Boga. Jezus jest tym, który uwalnia w szczególny sposób poprzez miłość, poprzez ofiarę na krzyżu Golgoty. Wielu pytało, któż to jest. Również i dzisiaj wielu jest takich, którzy pytają, któż to jest, czy warto w Niego wierzyć, czy warto Jemu podporządkować życie, czy warto Jemu zaufać, czy warto żyć i postępować zgodnie z Jego wolą. Ten dzień to znowu okazja dla każdego z nas, aby przyjmując to Boże Słowo, zastanowić się nad tym, jak wygląda moje życie. Może również i my na drodze swojego codziennego życia doświadczamy takich momentów, kiedy czujemy się zniewoleni, kiedy jest nam ciężko, kiedy mamy różnego rodzaju problemy. Również i do nas Pan Bóg posyła swoich proroków. To słowo jest świadectwem tego, że Pan Bóg przesyła do każdego z nas szczególne świadectwo o tym, że warto żyć i postępować zgodnie z Jego wolą. Jezus Chrystus, który wjechał do Jerozolimy, wypełnił Boży plan, uwolnił tych, którzy w Niego uwierzyli, i uwalnia tych, którzy dzisiaj chcą w Niego uwierzyć. Na drodze naszego codziennego życia, przyjmując to dzisiejsze słowo, chcielibyśmy z taką ufnością, z taką wiarą
modlić się do Boga, nie zapominając o dziękczynieniu również za to miejsce, w którym się znajdujemy, ale przede wszystkim chcielibyśmy w naszych modlitwach przychodzić do Boga, dziękować za to, że w Jezusie Chrystusie nas uwolnił od grzechu. Na pytanie, któż to jest, chcielibyśmy z wiarą, z radością odpowiedzieć, to ten posłany przez Boga nasz Pan i Zbawiciel. Życzę każdemu z nas Bożego błogosławieństwa w tym nowym dniu. Niechaj nas Pan Bóg prowadzi, błogosławi. Niechaj nas uwalnia, ale również nasze serca wypełnia swoją wielką łaską. Amen.